panie i panowie. Pan Stanisław Ziemna złożył wniosek formalny o odrzuceniu druku w pierwszym czytaniu. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za odrzuceniem druku, za wnioskiem pana Stanisława o odrzucenie w pierwszym czytaniu druku numer 1013? Dziękuję. Kto jest przeciw temu wnioskowi? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 za, 21 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba nie brała udziału. Głosowanie. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Bardzo proszę o wydruk. Szeroki wachlarz emocji. Ja bym prosił, żeby pan przewodniczący wydłużył dość znacznie taki poprawek, żeby można było wewnątrz klubu popracować na ten temat. Mam prośbę, żeby to był termin taki, ażeby jeszcze ferie w Kowarszu, czyli do 15 stycznia co najmniej. Najlepiej koło 20 stycznia, tak żeby tą sprawę odda się realizować w lutym przyszłego roku. I mówię to w pełni świadomie, dlatego że byłem świadkiem kilku rozmów na ten temat i widzę, że jest to wasz problem ze strukturą, z podejściem. To też rada nie może być tak traktowana, że się zgłasza projekt uchwały na półtorej kartki o zmianie w statucie, które powodują generalną zmianę funkcjonowania jakichś jednostek. I do tej prośby prosiłbym pana przewodniczącego, żeby wystąpił do urzędu i do instytucji miejskich o przesłanie kompletu dokumentów na skrzynki mailowe rady. No, nie może być tak, że my nad wciskiem papieru obradujemy, który tak naprawdę zmienia klucz całej sprawy i zmienia całkowicie politykę miejską w danym obszarze. Także dwie prośby. Po pierwsze, żeby termin poprawek objął okres aż do sali, a po drugie, żeby urząd dostał komplet materiału do każdego dnia. Dziękuję. Czyli zakładamy, że termin będzie gdzieś koło lutego, bo ferie są w styczniu, czyli po 15 stycznia są ferie, czyli ja bardzo bym prosił zobaczyć w kalendarzu, kiedy mówię. 4 lutego. 5 i 7 lutego. Może być? I ustalam termin wprowadzenia autorów poprawek na 05.02.2013 roku. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 7 lutego 2013 roku.